Powitajmy nasze cheerleaderki! Zajrzyjcie brawami! W drużynie cheerleaderek wybucha konflikt o stanowisko kapitana. Przegrana uczennica mści się na koleżankach i prosi kolegę, by ośmieszył ich występ. Mówiłam wam, że ona jest nienormalna. Sama jesteś nienormalna! Wyrosłaś na piękną kobietę i chcę to wszystko naprawić. Naprawdę chcę być twoim ojcem. Naprawdę? Ojciec Oli i Kai nie ma gdzie mieszkać po tym, jak żona wyrzuciła go z domu. Próbuje przekonać nieślubną córkę, że kocha jej mamę. Kaja jest wściekła. Kaja, czekaj! Z Olki jest skończona świnia. Jak ona mogła mi to zrobić? Tak, ojciec doprowadza do konfliktu córek. Chcę mieć rodzinę normalną, rozumiesz? Ja też bym chciała! Co się dzieje? Boże, co zrobiłaś? Dziewczyny! Po swojemu zróbmy to, już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok, ale nie kończący się. Zabawa może trwać po świt, chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, a nie kibic, kto odwróci się. Po swojemu zróbmy to, już o mnie wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok, ale nie kończący się. Zabawa może trwać po świt, chyba właśnie tego chcesz. Bądź przyjacielem, Mareki, idź, kto odwróci się. W sali gimnastycznej trwają próby szkolnej drużyny cheerleaderek. Zespół powstał miesiąc temu, a dzisiaj podczas międzyszkolnego meczu koszykówki ma się odbyć ich pierwszy występ. Dziewczyny są przejęte. Chcą zrobić na wszystkich jak najlepsze wrażenie. Przecież to jest beznadziejne. Nie wiem dlaczego. Zostajemy przy starych krokach. Ćwiczymy nowe kroki. Jezu, uspokój się. Czemu ty masz o tym decydować? Bo ja w przeciwieństwie do ciebie znam się na tańcu i choreografii. Ale to ja założyłam tę drużynę. Odkąd zaczął się zbliżać występ, Iwona Rusek i Dominika Socha ciągle się kłócą. Obie czują się liderkami zespołu. Pozostałe dziewczyny mają już dość ciągłych awantur, które psują atmosferę w zespole. Dziewczyny, jak będziecie się tak ciągle kłócić, to przecież my tego w końcu w życiu nie dopniemy. A dzisiaj mamy już mecz. Musimy to dopiąć, rozumiecie? Jezu, musi zacząć rozmawiać, a nie kłócić się. Trzeba coś ustalić. Dokładnie. Fakt. No. Dlatego potrzebujemy kapitana. Wtedy będzie jasne, kto tu rządzi. Jeżeli ty masz być tym kapitanem. No a kto? To ja załatwiam z dyrektorem, żeby ta drużyna w ogóle powstała. Problem w tym, że nie umiesz skleić ani jednego sensownego układu. Ej, zapomniałyście, jaki mamy układ? Mamy demokrację, tak? O wszystkim decydujemy razem i niepotrzebny nam jest kapitan. No dokładnie. A właśnie, że potrzebny. Nie. Przecież nie będę się użerać z tą wariatką. Ty jesteś jakaś nienormalna i w dodatku w ogóle nie umiesz tańczyć. Dobra, przestań się kłócić. Jak będziecie tak kłócić, to nawet sensu nie ma. Porozmawiaj. Jak się z nią rozmawiać normalnie? Pokój się. Głośniej się nie da? Słuchać was na drugim końcu szkoły, co jest? No, Dominika nie może zrozumieć, że ja będę nowym kapitanem drużyny. Chyba w twoim śnie. Chwila, poczekajcie. Chyba ustaliłyście, że nie będzie kapitanem drużyny, no, tak? No ustaliłyśmy. Ale... Nauczyciel WF-u Tomasz Dudziak jest opiekunem drużyny. Nie chce jednak ingerować w sprawy związane z tańcem, dlatego w wielu kwestiach pozwalał dziewczynom decydować samodzielnie. Ogarnijcie się, tak? A jeśli chcecie mieć kapitana w drużynie, to uważam, że powinna o tym zadecydować cała drużyna. Dokładnie, ma pan rację. A nie pojedyncze osoby. No, to zróbmy głosowanie. O, na przykład. Dobrze, niech jeszcze wybiorą lepszą. Ale my nie chcemy kapitana, tak? No to ale o co chodzi? Widzisz jakieś inne wyjście? Przecież inaczej te dwie tutaj się pozabijają. No właśnie. Musimy się jakoś dogadać. No dobra, tylko niech pan to nadzoruje, bo one zaraz zrobią awanturę. Dobra. Dokładnie. Uspokójcie się, weźcie swoje rzeczy. Widzimy się tutaj na tej ławce za 5 minut. Dobrze. I rozstrzygniemy. Zawsze tak samo. Super. Wiecie, że tak będzie. Wyluzujcie, jak będziecie się tak kłócić, to w ogóle sensu nie ma. Od początku czułem, że z tymi cheerleaderkami będą same problemy. Iwona i Dominika to dwie bardzo silne osobowości i każda z nich lubi być w centrum uwagi. A przecież tutaj liczy się gra zespołowa. Nie wiem, kiedy w końcu to do nich dotrze. My naprawdę musimy robić to głosowanie. Nie możemy tego jakoś inaczej rozwiązać. Dogadamy się, jak ja zostanę kapitanem i będziesz się musiała mnie we wszystkim słuchać. Dobra, spokojnie. Naprawdę, chcecie kogoś takiego na kapitana? Lepiej głosujcie na mnie. Dokładnie. Jeżeli chcecie, żeby ta drużyna była na jakimś sensownym poziomie, to lepiej zróbcie ze mnie kapitana. Dobra, przestańcie się kłócić. Gotowe? Siadać. Wam naprawdę odbiło. Róbmy to głosowanie, bo to jest jakaś masakra już. Zrobimy to szybko, mam nadzieję bezboleśnie, a przede wszystkim uczciwie. Proszę, kto głosuje na Iwonę, ręka w górę. Raz, dwa. Ej, dziewczyny, co jest? Łapy w górę. Nie. Sorry, ale jestem za Dominiką. Ja też. Ja tak samo. Jaja sobie robicie? Nie. No nie.
No widzisz, wszystko jasne. 4-2 dla mnie, to ja jestem kapitanem. Na pewno nie moim. Iwona, uspokój się, sama zaproponowałaś głosowanie. Bo myślałam, że te kretynki wybiorą lepszą z nas. A tak? To ja Iwona... stąd spada. Iwona jest wściekła. Była przekonana, że to ona zostanie kapitanem. Nauczyciel doskonale wie, że dziewczyna źle znosi porażki. Obawia się, że nie daruje koleżankom takiego upokorzenia. Myślałam, że ci zależy na tym teamie, a ty po prostu jak małe dziecko się zachowujesz. To zależy, ale to głosowanie to była jakaś ściema. Jaka ściema? Głosowanie było uczciwe, sama widziałaś. Pogódź się z tym, że dziewczyny wybrały Dominikę. W życiu odchodzę z drużyny. I chętnie zobaczę, jak dziewczyny przejadą się na tym swoim cudownym kapitanie. Iwona. Niech ci nawet do głowy nie przyjdzie, żeby w jakiś sposób się odegrać na dziewczynach. Za to, że cię nie wybrały kapitanem. Rozumiemy się? Rozumiemy. Na pewno? Mam nadzieję. Dudziakowi naprawdę się wydaje, że ja tak to zostawię? Nie ma szans. To jest moja drużyna i tylko ja mogę być jej kapitanem. Zresztą dziewczyny same o tym się przekonają. Dopilnuję, żeby ten ich występ był jedną wielką klapą. Wtedy same do mnie przyjdą i będą prosić, żebym wróciła i była ich kapitanem. Ola Bojarska z licealnej pierwszej D i Kaja Rogalska z drugiej A niedawno odkryły, że są przyrodnimi siostrami. Ojciec Kai ukrywał nieślubne dziecko, a gdy to wyszło na jaw, żona wyrzuciła go z domu i wniosła sprawę o rozwód. Mama nie miała prawa go wyrzucić z domu, nie miała prawa go wyrzucić z firmy. Wiesz co, z niego to jest jednak niezły dupek. Jeszcze sądził, że mama mu to wszystko tak po prostu odwybaczy. To, że ją zdradził, to, że ukrywał od ciebie całe życie. Wiesz co, strasznie żałuję, że go poznałam. Mogłabym sobie dalej marzyć, że mam gdzieś tam takiego idealnego ojca, to by nie zniszczyłaby się rodzina. Moja rodzina się rozpadła w momencie, w którym ojciec zdradził matkę. No, a ja za nią jakoś wybitnie nie tęsknię. No i do tego mam zajebistą siostrę. Wiadomo. Ola, co ty tutaj jeszcze robisz? Przecież mamy wyjście do muzeum. Czekamy na ciebie na zewnątrz. Dobra, trzymaj się, pa. Dzwonimy się potem. Tak jest. Ola poznała swojego ojca dopiero kilka tygodni temu. Mężczyzna nigdy się nią nie interesował. Płacił jej mamie alimenty w zamian za milczenie. Nastolatka zawsze marzyła o prawdziwej rodzinie i była rozczarowana ojcem, który przez długi czas się jej wypierał. Jest zaskoczona, widząc go przed szkołą. Cześć, Ola. Co ty tutaj robisz? Słuchaj, cześć. Chciałem cię zobaczyć, porozmawiać z tobą. Ale my nie mamy o czym rozmawiać. Ola, uważam, że mamy o czym, naprawdę. Ja sobie to wszystko przemyślałem. No ale co dokładnie sobie przemyślałeś? To, że w ogóle nie chciałeś mnie znać? Czy może to, że powiedziałeś, że w ogóle nie powinnam się urodzić? Ola, poczekaj. Naprawdę było mi wtedy bardzo ciężko. Uwierz mi. I może mam ci jeszcze współczuć, tak? Że rozwaliłeś życie mnie, Kai i naszym mamom. Słuchaj, wiem, będę cię przepraszał za to do końca życia. Ale wiem też, że warto. Co? To, co słyszysz, wyrosłaś na piękną kobietę i chcę to wszystko naprawić. Ola nie wie, że ojciec kłamie. Kiedy żona wyrzuciła go z domu i z firmy, został bez środków do życia. Myśli, że wyjściem z sytuacji będzie powrót do dawnej kochanki. Chce do tego wykorzystać swoją młodszą córkę. Całe życie czekałam, aż on powie mi coś takiego, że jestem dla niego ważna i że żałuję, że mnie olał. Mam nadzieję, że on naprawdę się zmienił. Hej dziewczyny! Cześć! Na sali gimnastycznej trwają ostatnie przygotowania do międzyszkolnego meczu koszykówki. I załatwiłam nawet dziewczynę, która nagra cały nasz występ. Naprawdę? Super! Denerwuję się tym. Jak tam? Dziewczyny gotowe? Tak. No super. Uśmiech na twarz, dyrektor zapowiada was za 5 minut. Dobra? Dajcie czas, dobra? Okej, okay. Uśmiechnij. Oczywiście. Czego ty tak wypatrujesz? No wiesz, może jeszcze Iwona przyjdzie. Ona nie jest nam do niczego potrzebna. Chyba dla ciebie. Kurde dziewczyny, powiedzmy sobie szczerze, że przed tymi wszystkimi awanturami była z nas naprawdę fajna ekipa. No, tak, była. Ale teraz będzie jeszcze lepsza, zobaczycie. Zresztą chodźcie, rozgrzejemy się. Dobra. Dobra. Dominika jest dumna, że została kapitanem, czyli liderek. Chce udowodnić dziewczynom, że bez Iwony też będą świetnym zespołem. Robi wszystko, żeby ich występ okazał się sukcesem. Iwona chce poprosić o pomoc kolegę, który kiedyś kochał się w Dominice, nowym kapitanie zespołu. Od kiedy dostał kosza, szuka okazji, żeby odegrać się na dziewczynie. Co to za pilna akcja? A, i mówię z góry, jeśli chcesz mnie wyciągnąć ten głupi mecz, to sorry, ale mnie to nie interesuje. A zemsta na Dominice za to, że olała cię na oczach połowy szkoły? Dobra, mów dalej. Nasza kochana Dominiczka została właśnie kapitanem szkolnej drużyny cheerleaderek. I trzeba pokazać wszystkim, jaka jest z tym beznadziejna. No, dobra, ale co chcesz zrobić? To proste, wystarczy rozwalić ich występ. Jejku, mów bardziej szczegółowo, co masz na myśli? Wystarczy, że podmienisz płytę z ich podkładem,
na tą najbardziej wieśniacką muzykę, jaką udało mi się znaleźć w necie. No nie ukrywam, że coraz bardziej podoba mi się twój plan. Dobra, to idę. No dzięki. Sama najchętniej poszłabym i rozwaliła ten występ, no ale nie mogę się tam pokazać. Nie no, spoko. Zrobię to z największą przyjemnością. Teraz to z niej będzie nabijała się połowa szkoły. Dzięki. O, dobrze, że jeszcze jesteś. Musimy porozmawiać. Stało się coś? Ojciec był pod szkołą. Kłamstwa ojca podziałały na Olę. Zawsze chciała poczuć, jak to jest mieć prawdziwą rodzinę. Dlatego bardzo chce wierzyć, że ojciec jednak ją kocha. Wydaje mi się, że jednak coś zrozumiał. Co, tak nagle go lśniło, że całe życie był skończoną świnią, tak? Nigdy w to nie uwierzy. Ale on chce się z nią spotkać. Ale nas nie powinno obchodzić to, czego on chce. Olej go, chodź. Ale... Co ale? Olka powiedział ci parę słodkich i ciepłych słówek i ty już zaczęłaś się łamać? Nie pamiętasz o tym, że oszukiwał mnie i moją matkę? Oszukiwał ciebie i twoją matkę? Nie, nie zapomniałam. No, to tego się trzymamy. Sztama? Sztama. Spadamy stąd. Ale zaczekaj, jeszcze muszę iść do szatni, bo zapomniałam. Dobra, czekam tutaj na ciebie. Ola nie chce stawać przeciwko Kai, ale nadzieja, że w końcu będzie miała kochającego ojca, jest silniejsza od lojalności wobec siostry. Halo, tato. Cześć, tu Olka. Tak, wszystko przemyślałam i dzwonię do ciebie, żeby ci powiedzieć, że chcę się z tobą spotkać. Dobra, to jutro mam na trzecią lekcję do szkoły dopiero, więc może rano. Okej, to dobra. Do zobaczenia. No ja wiem, że robię świństwo Kai. Obiecałam jej, że oleję ojca. Ale ja nie mogę tego zrobić. Muszę zobaczyć, jak to jest mieć tatę. Zawsze o tym marzyłam. Kochani, zapraszam was serdecznie na towarzyski mecz koszykówki, który jak co roku nasza szkoła zagra z zaprzyjaźnioną szkołą numer 110. Występ szkolnych cheerleaderek za chwilę się zacznie. Paweł, którego Iwona poprosiła o pomoc w skompromitowaniu dziewczyn, tuż przed rozpoczęciem meczu podmienia płytę z muzyką. Zagrzejcie brawami! Zapraszamy! Świetny bit! Lepsze mi się wybrać nie dało. Ej, dziewczyny, co z wami? Zajebiście się! Dobra, o co chodzi? Ej, coś ty puściłaś. Ale przecież to nie jest puściłaś. Nasza płyta. Ale co jest grane? Miał się mieć przygotowane wszystko. Bo miałeś już wszystko, ale to nie jest nasza płyta. Przecież ja wszystko sprawdzam, bo okej. No to trzy. Dobra, potem załatwimy. Rozpoczynajmy. Nie no, sorry panowie, jak tak gracie, jak one tańczą, to powodzenia. Cześć dziewczyny, nie wstydźcie się. Dobra, chłopaki. Po meczu. Panowie, 4/4 po 8 minut, czysto. Proszę. Czy liderki są załamane i czują się upokorzone? Uciekają do szatni. Dominika jest jednak przekonana, że ktoś specjalnie zepsuł ich występ. Przecież to była totalna porażka. Dziewczyny, ale to naprawdę nie była moja wina. Sprawdzam podkład chyba z 5 razy. No to jakim cudem z głośników poszła taka wieśniacka muzyka, co? No nie wiem, ktoś musiał podmienić tą płytę. No tak, Iwona to zrobiła. Ale przecież jej tam w ogóle nie było. No ale to musiała być ona. Sami widziałeś, jak się wkurzyła, że nie została kapitanem. Ale przecież nie podmieniła tej płyty telepatycznie. Żadna z nas jej tutaj nie widziała. No okej, ale ktoś musiał jej pomóc. Wystarczy pytać ludzi na sali. Ktoś na pewno coś widział. Co? Ty chcesz, żebyśmy po tym wszystkim tam wróciły? Ja tam na pewno nie wyjdę. Nie ma takiej opcji. Ja tutaj zostaję. No ja też. No ale trzeba się dowiedzieć, co się stało. To musiała być Iwona. Nikt inny nie jest tak nienormalny. Nie wiem, jak to zrobiła, ani kto jej pomógł, ale się tego dowiem. I udowodnię dziewczynom, że ta dzisiejsza masakra to jej wina.